Kiedy historyk siada do badania reakcji społeczeństwa na wydarzenia traumatyczne, przełomowe, które zapisują się w świadomości narodu, społeczeństwa na całe pokolenia, natrafia na pewną trudność zasadniczą. Mianowicie to, im bardziej dalej się cofamy w przeszłość, tym napotykamy inne społeczeństwo. Inna jest mentalność, inne spojrzenie na świat, inne spojrzenie na miejsce człowieka w państwie, inne spojrzenie w ogóle na jednostkę ludzką. I im dalej się cofamy w przeszłość, tym te są większe różnice. My mamy tendencję taką, wszyscy, i badacze, i profesjonaliści, i nieprofesjonaliści w historii, że nasze wyobrażenia przekładamy na to, co było kiedyś. I jest to pewien błąd, ponieważ wtedy nigdy nasze sądy nie będą ani obiektywne, ani zbliżone do tej rzeczywistości, którą chcemy odtwarzać. Musimy zawsze to mieć na uwadze, a zatem musimy znać warunki funkcjonowania społeczeństwa sprzed 100 czy 200 lat. Wybrałem ten okres 200 lat, ponieważ jest on stosunkowo bliski naszym czasom i spójny. Zaczyna się upadkiem państwa i to te wydarzenia traumatyczne, które zapisują się w świadomości na całe pokolenia, następują jedne po drugim. Dodatkową trudność sprawia to, że każde jest inne. Każde ma inny wydźwięk. Każdy inaczej się zapisuje. Nie sposób znaleźć w naszej historii ostatnich 200 lat czegoś podobnego do katastrofy smoleńskiej. To jest kolejna trudność. Wreszcie pytanie, co w takim razie można ułatwić ocenę i wyciąganie wniosków? Ano my sami, bo my wszyscy jak tutaj siedzimy i ci, którzy badają historię i ci, którzy tylko korzystają z tych badań i przemyśleń, jesteśmy zatopieni w przeszłości, bo z niej pochodzimy. Gdyby nie ta przeszłość, nie bylibyśmy dzisiaj tacy, jacy jesteśmy. W nas to wszystko tkwi. Trzeba tylko to sobie uświadamiać, że jesteśmy zbiorem tych depozytów, które nam przekazują poprzednie pokolenia. I tak nasz stosunek do wschodniego sąsiada, bo w końcu katastrofa smoleńska z tym się wiąże bardzo ściśle, jest przecież kształtowany od 400 lat przez nasze kontakty Polski z Moskwą, Polski z Rosją. Składają się na to i nasze triumfy, i sukcesy, i poczucie wyższości, którą przecież i dzisiaj wielu z nas odczuwa, chociaż nie mówi o tym tak na wprost nigdy. I również klęski, i upokorzenia. I to tworzy pewien obraz i pewną świadomość historyczną, która wpływa na nasze dzisiejsze decyzje i oceny. I od tego nie uciekniemy. Do czego zatem może służyć analiza tego, co było kiedyś, tego, co było w ciągu 200 lat ostatnich? Myślę, że przede wszystkim do wykazania pewnych trendów i zmian w reakcji społeczeństwa na właśnie takie wielkie, traumatyczne wydarzenia, wskazania kierunku tych zmian i możliwego dalszego rozwoju i tak samo i naszych reakcji. Czyli ma to wartość pod warunkiem, że zachowamy i tę świadomość tego, że to społeczeństwo dawniej było inne, i świadomość tego, że my w sobie to wszystko nosimy, ten bagaż i stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich całej naszej historii. Do analizy oczywiście jest bardzo wiele wydarzeń. Ja wybrałem tutaj kilka. Upadek państwa 1794-95. Okres XIX wieku traktowany jako walka o przywrócenie państwa, nie dzieląc już na powstania takie czy inne, bo nie ma na to czasu. Rok 1920, sierpień, ta trauma zbliżającego się upadku państwa i reakcja społeczeństwa. Zamach majowy, nasza wewnętrzna sprawa, ale która głęboko podzieliła Polaków i te podziały do dzisiaj odczuwamy. Rok 39, który pokazuje jakościową zmianę społeczeństwa i reagowania na właśnie takie traumatyczne wydarzenia jak upadek państwa, okres stalinizmu, Katyń i wreszcie stan
wojenny, 1981 rok. Oczywiście można byłoby tu dodać inne wydarzenia, można byłoby troszkę zmienić ten zestaw. W każdym razie jedno jest charakterystyczne. Czy te byłyby, czy inne, to proszę zwrócić uwagę, że bardzo wiele, powiedzmy przytłaczająca większość, ma swego negatywnego bohatera w naszym wschodnim sąsiedzie. Albo bezpośrednio, albo pośrednio on jest zawsze przy tym obecny. Jeżeli teraz muszę się trzymać czasu, więc proszę wybaczyć, że będę mówił skrótami, bo inaczej dzwonek zadzwoni zaraz. Otóż proszę Państwa, gdybyśmy spojrzeli na lata 1794-95, otwierające ten dwustuletni okres wydarzeń bardzo dramatycznych w dziejach narodu, to mamy z jednej strony głębokość i gwałtowną reakcję społeczeństwa, ale z drugiej strony ograniczony zasięg, to znaczy ona nie jest wcale powszechna. Gdyby społeczeństwo wtedy zareagowało, tak jak to sobie dzisiaj wyobrażamy, myśląc o insurekcji kościuszkowskiej, powszechnie, to nie powstałaby 50-tysięczna armia powstańcza, ale taka, o jakiej marzył Kościuszko, 300-tysięczna. Większość społeczeństwa pozostała obojętna, a nawet wroga. Dlatego ten ruch nie miał owej siły, którą mógłby mieć, zważywszy na potencjał ludnościowy Rzeczypospolitej. Dzisiaj historycy różnie opisują, dlaczego tak się działo, ale najogólniej rzecz biorąc można powiedzieć tak. Zbyt mało obywateli, zbyt mała część obywateli tego państwa, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, utożsamiała się z państwem. Nawet część szlachty nie zareagowała tak, jak można byłoby się tego spodziewać po Rzeczypospolitej Szlacheckiej Obojga Narodów. A zatem reakcja była gwałtowna, to była insurekcja, sięganie nawet po jakobinizm. Reakcja była głęboka, wielu poszło umierać za Rzeczpospolitą, ale nie była powszechna. I to będzie towarzyszyć kolejnym wydarzeniom, okresowi napoleońskiemu i również powstaniom narodowym, aczkolwiek będzie widoczna pewne rozszerzenie tej reakcji, to znaczy będzie coraz więcej społeczeństwa w tej reakcji, że tak powiem, brało udział, ale zawsze będzie to reakcja ograniczona. Nam się dzisiaj wydaje po latach, jak studiujemy pobieżnie historię, że było to powszechne. Nie. Walczyła część szlachty, walczyły miasta i przeżywały to wielkie miasta zwłaszcza, ale Polska małych miasteczek, Polska wsi pozostawała często obojętna. Ma to swoje konsekwencje, które wykraczają poza historię Polski. Otóż kiedy na Kongresie Wiedeńskim, który układał Europę na kolejne 100 lat, bo do I wojny światowej, była walka dwóch koncepcji. Czy ma zwyciężyć idea narodowa, czy ma zwyciężyć legalizm, czyli to, co było królestwie, musi do króla powrócić. Otóż Talleyrand, który bronił interesów Francji, podał wtedy przykład Polski i powiedział tak, nie możemy przecież równać chłopa francuskiego z chłopem polskim. Jakaż jest różnica w identyfikacji tego chłopa z państwem, chłopa francuskiego i chłopa polskiego. I to czym zaowocowało? Że powstała taka idea, że są narody bardziej przygotowane i gorzej przygotowane do bycia narodami niepodległymi, lepsze i gorsze. Wtedy to zaczyna kiełkować. Po latach, po kilku pokoleniach kontynuacja tej myśli doprowadzi do tego, co mamy w narodowym socjalizmie niemieckim. Stąd się te korzenie biorą. Są ci lepsi, przeznaczeni do władania i ci gorsi, którzy mają słuchać i tylko pracować dla tych lepszych. Wtedy ta idea powstaje. Okres powstań narodowych to jest okres, kiedy powoli rozszerza się ta baza reakcji. Na czym to polega? Wbrew pozorom nie przebiega to ściśle według podziałów klasowych, jakbyśmy tak oczekiwali, ale decyduje o tym stopień identyfikacji z tradycją, stopień znajomości przeszłości, znajomości własnej historii, narodu. Mamy wielkich patriotów na wsi,
i mamy jednocześnie abnegatów wśród najwyżej wykształconych osób, wśród szlachty nawet, prawda, która wydawałoby się zawsze stoi na czele powstań. Nie tyle wykształcenie, chociaż to się wiąże z wykształceniem, znajomość przez historii, ale nie do końca, ale ta świadomość własnej przeszłości. Dlatego to się staje tak ważne i potrzebne. Wrócę jeszcze do tego zagadnienia. Kolejnym elementem tego polskiego oporu i tej reakcji na upadek powstań, na upadek państwa jest długotrwałość i upór. Ten upór i długotrwałość, która oczywiście dotyczy niewielkiej części społeczeństwa, ale pięknie został zapisany w naszym hymnie. Jeszcze Polska nie umarła, póki my żyjemy, bo dopóki my żyjemy, będziemy o tę Polskę walczyć. To jest ten upór i ta determinacja, która wyrabia nam w Europie obraz Polaka, urodzonego patrioty, rewolucjonisty, który zawsze jest gotów za ojczyznę umierać. Fałszywy nawet obraz, bo jest tylko część taka polskiego społeczeństwa, nie wszyscy, ale na Zachodzie często się przyjmuje ten obraz generalny Polaka. Mówię o czasach wielkiej emigracji, o czasach powstania listopadowego, styczniowego. Później to się zacznie zmieniać wraz z napływem dużej liczby Polaków na emigrację, prawda, za pracą, za chlebem, i zobaczy wtedy Zachód innego Polaka, tego, który myśli inaczej i letnim takim jest patriotą, powiedzmy. Następny wielki wstrząs to jest rok 1920, sierpień. No i cóż, my jesteśmy wychowani na pięknym przykładzie Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą i tego powszechnego zrywu patriotycznego. Ale kiedy historyk zaczyna badać, jaki krąg społeczeństwa objął ten zryw patriotyczny? To co się okazuje? Młodzież szkolna, młodzież studencka, młodzież rzemieślnicza, inteligencja, w małym stopniu wieś, w nie tak dużym stopniu nawet klasa robotnicza. Do Armii Polskiej w sierpniu 20 roku wstępuje mniej więcej 110 tysięcy ochotników. Gdyby zryw był powszechny, byłoby 500 000. Więc ciągle nie jest powszechne takie przeżywanie tego, co dotyka nas wszystkich jako naród, jako państwo. Nie jest powszechne, bo ciągle to jest społeczeństwo wieku XIX, wychowane już na trylogii Sienkiewicza, wychowane na tradycji napoleońskiej powstań narodowych, ale jednocześnie pokolenie, które wyrasta w szkole zaborczej albo w ogóle do tej szkoły nie chodzi, które tradycje czerpie tylko albo z rodziny, no albo z tego, co zaborca do głów wkłada temu społeczeństwu. Więc ciągle nie jesteśmy do końca przygotowani na reagowanie wspólne i obejmujące szerokie kręgi narodu. Mamy później kontrast, przepraszam, na razie pominę zamach majowy. 39 rok i mamy zupełnie inne społeczeństwo, widzimy. Reakcja jest gwałtowna, reakcja jest powszechna. Powszechna. 20 lat niepodległego państwa zmienia społeczeństwo, przeoruje świadomość w ten sposób, że reakcję, powiedzmy, upowszechnia myślenie kategorią państwa. Jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem. Otóż w okresie zaborów nauczyliśmy się z dużą łatwością przy wszystkich wielkich, negatywnych wydarzeniach odrzucać państwo, odrzucać władzę. Dlatego, bo to nie była nasza władza i nie nasze państwo. I to było proste, łatwe. Oczywiście odrzucamy to, bo to nam nieszczęścia na nas sprowadza. Oduczyliśmy się myśleć kategoriami państwa jako społeczeństwo. Nawet ci patrioci, którzy za państwem tęsknili, kiedy państwo niepodległe przychodzi, nie potrafią do końca myśleć kategoriami państwa. Druga Rzeczpospolita przy swoich wszystkich również cieniach i błędach nauczyła myśleć kategoriami państwa. Wychowała to pokolenie Kolumbów, które poniesie walkę o Polskę w II wojnę światową i tak pięknie ją poprowadzi. To samo pokolenie podejmie po 1945 roku dzisiaj często zapominaną walkę, ale która tak często widoczna jest w kazaniach
i wypowiedziach prymasa Wyszyńskiego. Walkę o młode pokolenie, z którego wyrośnie Solidarność. Gdyby tego nie było, gdyby nie determinacja reakcji i szerokości tej reakcji na stalinizm w Polsce, inaczej by się potoczyły nasze losy. Bylibyśmy takim zaczynem w Europie Wschodniej, buntu? Nie wiem. Być może nie. Co spowodowało te zmiany w społeczeństwie? Nie tylko oświata, ale proszę Państwa, konsekwentna i prowadzona z dużym nakładem sił, kosztów, polityka historyczna państwa, której nam dzisiaj brakuje, która nam się dzisiaj gdzieś rozjeżdża, gdzieś nam znika. I to jest ten depozyt II Rzeczypospolitej bardzo ważny dla współczesnego pokolenia. Nigdy nie osiągniemy, bo to jest niemożliwe, reakcji powszechnej. To znaczy, że 100% Polaków będzie reagowało podobnie, czy też przeżyje gwałtownie jakieś wydarzenie, negatywnie czy pozytywnie. Zawsze będzie margines ludzi obojętnych. I zawsze nawet wydawałoby się najbardziej wyraźnych sprawach też był margines ludzi obojętnych. W czasach stalinizmu było wielu beneficjentów tego ustroju i było wielu takich, którzy z powodu strachu czy też wygodnictwa siedzieli cicho, nie reagowali. To samo będzie w czasie stanu wojennego, to samo jeżeli cofamy się wstecz, ten margines będzie coraz szerszy. Z tym, że to się stale zmienia. Ostatnia rzecz, proszę Państwa, nasze sprawy wewnętrzne. Zamach majowy. On podzielił tak, on był rzeczywiście traumą, przeżyciem niezwykłym. Dlaczego? Bo ta Polska szklanych domów, którą żeśmy sobie wyśnili, i to widać w pamiętnikach, widać w reakcjach dziennikarzy, to widać na łamach gazet. Nagle okazuje się Polską, jak to niektórzy mówili, przeżartą zgnilizną zaborów. Bo te zabory wprowadziły w nas coś, czego się zaczynamy wstydzić. Ale to jest w nas. Nie potrafimy uczciwie rządzić tym państwem. Nie potrafimy uczciwie postępować. Nie potrafimy myśleć ciągle kategoriami państwa. Więc to pozostało. Ale zamach majowy dokładnie podzielił, można powiedzieć, społeczeństwo na pół. Do dzisiaj odczuwamy ten podział. Do dzisiaj te podziały nie zostały zasypane. Czyli te sprawy wewnętrzne dzielą nas o wiele bardziej niż to, co przychodzi z zewnątrz. To zagrożenie zewnętrzne często nas cementuje. Proszę Państwa, muszę kończyć, bo czas nieubłaganie zmierza, prawda? Jeszcze może dwa słowa podsumowania. Co wypływa z tych rozważań bardzo krótkich? Otóż stałe cechy naszych reakcji, które się nie zmieniają w zasadzie od wieku, schyłku wieku XVIII po czas dzisiejszy. Jest to głębokość, długotrwałość, upór. Charakterystyczny dla nas upór. Zmienna jest powszechność. Powszechność się rozszerza. Obejmuje coraz szersze kręgi społeczeństwa. Wreszcie łatwo negujemy państwo, negujemy władzę. Czasem pewnie mamy do tego powody, ale to jest też dziedzictwo wieku XIX. Po prostu to w nas jest. Podobnie jak taka typowo polska kłótliwość, niektórzy łączą z kolei z Sejmem, z prawda, tą szlachetczyzną pierwszej Rzeczypospolitej. No takie dosyć odległe okresy. I wreszcie rzecz ostatnia, te nasze negatywne przeżycia ciągle łączą się często właśnie ze wschodnim sąsiadem, również i katastrofa smoleńska, która jest dzisiaj motywem naszej konferencji, też niestety tam kieruje nasz wzrok. Jak nas postrzegają w Europie? No ci, którzy mieli okazję czasem dyskutować, siedzieć na konferencję, to mniej więcej wiedzą, że właśnie nas postrzegają troszkę dzisiaj jako niepoprawnych patriotów, jako ludzi, którzy nawet popadają w nacjonalizm. Mówi się o polskim nacjonalizmie, mówi się o takiej polskiej nieustępliwości. Dlaczego nie potraficie ustąpić, dlaczego nie potraficie być elastyczni? No bo gdybyśmy byli elastyczni,
ustępowali, to byśmy mogli powiedzieć, może dzisiaj nie bylibyśmy narodem. Na koniec, proszę Państwa, jeszcze taka osobista refleksja, która w zasadzie trochę mi pomogła tutaj przy też formowaniu myśli, które tutaj w wielkim skrócie wypowiedziałem. Parę lat temu byłem na konferencji w Słowenii i kiedy miałem wygłaszać referat tego dnia, rano budzę się, jestem całkowicie zachrypnięty. Po prostu zmiana klimatu, no, klimatyzacja, z trudem mówię. No więc było pytanie, czy ktoś ma za mnie odczytać ten referat, czy ja mam odczytać. Mówię, nie, no skoro przyjechałem, no nie wypada, profesor z Polski przyjechał i ktoś za niego będzie odczytywał ten wykład. Odczytam. Stanąłem tak jak tu przed Państwem, przeprosiłem salę za mój głos, bo z trudem mówiłem. Zwaliłem to oczywiście na klimat i potem zacząłem mówić. Mówiłem o Bitwie Warszawskiej, mówiłem o symbolice tego, czym jest dla nas Bitwa Warszawska, jakie są przeżycia, jakie symbole z tym się wiążą. Mówiłem cichutko, bo głos mi ciągle uciekał. Sala była cicha, jak Maciem zasiał, bo każdy słuchał, chciał coś tam usłyszeć. Z wielkim trudem wypowiedziałem te swoje kwestie, usiadłem, nie było pytań, bo zlitowano się nade mną. A później była przerwa. Zawsze w takich przerwach, no w kuluarach się podchodzi, zaczyna się wymieniać poglądy i do naszej grupy polskiej podchodzi grupa historyków, prawda, tam francuskich, belgijskich, innych i do mnie. Ja myślę, że będą o coś pytać, a taki ich jakby najstarszy, taki, który wyraża ich opinię, mówi do mnie tak. Panie profesorze, dał nam pan przykład pięknego polskiego patriotyzmu. Pan chciał powiedzieć o tej bitwie i o waszych przeżyciach. Pan był chory i pan powiedział, pan jest takim typowym Polakiem. No więc właśnie nie to miałem na myśli, mówiąc wtedy sali, że nie mogę mówić, ale tak to odebrano. No i może chwała Bogu, bo niektórzy, proszę Państwa, a myślę wielu, zazdrości nam tego patriotyzmu jednak. Dziękuję bardzo.